Dzień jak co dzień, czyli ja siedzę przy komputerze. Czas się przeprowadzić. Z powrotem do Gdańska. Long story short. Studiuję w Gdańsku. Na wakacje zjeżdżałam do Torunia i zostawiałam swoje mieszkanko. No i teraz wracam do Gdańska, bo studiuję dalej i potrzebuję być w Gdańsku. To będzie już moja... Czekajcie. Raz, trzy. To będzie już moja czwarta przeprowadzka. W związku z czym pewnie możecie się spodziewać, że podzielę się jakąś wiedzą i doświadczeniem na temat właśnie przeprowadzania się. Bo naprawdę wiele można się nauczyć. Ale zanim jeszcze powinności wyprowadzkowe, to montuję film, ponieważ on się ma pojawić, więc musi być zmontowany, także obowiązki. Jeśli chodzi o plan na dzisiaj, to ja się trochę zmontuję, później się ogarnę. Muszę jeszcze pojechać, załatwić kilka spraw poza domem i dzisiaj będę też odwiedzała moją mamę na torze. I dzisiaj przede wszystkim muszę się spakować, bo ja jutro jadę, jest to zaangażowana moja mama i mój znajomy, który będzie mi pomagał, ponieważ mieszkanie mam na czwartym piętrze, więc trzeba to wszystko pownosić. Więc jutro po prostu plan jest taki, że ja chcę rano wstać, zrobić trening, ogarnąć się i jechać do tego Gdańska, żeby to załatwić od razu. Więc chcę być już w większości dzisiaj spakowana, żeby jutro było jak najmniej z tym roboty. Nie wiem, czy słyszycie tą maszynę, ale to oznacza tylko jedno. Renderuje mi się film. Swoją drogą, godzina 21. Ale mam grzyweczkę, a ja jestem totalnie niespakowana. Ale z bardzo fajnym miejscem. Tak właśnie jesteście. Postęp jest taki. Mam kartony. Taśmę i nożyczki. Przykreślam też, muszę stwierdzić, że to nie będzie jeden ze estetyczniejszych vlogów, ponieważ przeprowadzka nie wiąże się z niczym estetycznym. Było. Fantastycznie. I nie wiem, co mam zrobić. Ja przysięgam. Tego miało być mało. A jest już 23. Wróciłam z biegania. Chciałam wam do was coś powiedzieć przed bieganiem, ale jakoś tak nie wyszło. Wróciłam w przeokropnych warunkach, ponieważ zdarzyła mi się pewna przypadłość biegacza, która troszkę utrudnia bieganie. Jeszcze jak wracałam, to oczywiście pociąg musiał przejeżdżać, więc czekałam przed tym przejazdem kolejowym do samochodu. Już po prostu ja tak biegłam do tego samochodu. Jak wbiegałam tutaj do mieszkania, ja dzwonię do mojej mamy, bo miałam kupić jeszcze bułki, wracając do mojej mamo. Słuchaj, jeśli ty chcesz bułki, to musisz sobie je sama kupić, bo ja nie dam rady, ja muszę wrócić do domu. Wbiegałam tu po klatce, więc to było przerażające. Tak wygląda sytuacja. Więc ja się może przebiorę. Dobra. O Boże! Bulldożek biegnie łaciaty i taki maluszek, jaki on jest przeuroczy. Mamy takie dwa bałaszczyliaki bulldogów, one są tak przeurocze. Jestem już przynajmniej ubrana. Swoją drogą jestem w rurkach. Przypomniałam sobie o istnieniu jednych rurek w mojej szafie, które toleruję, bo po prostu są dosyć rozciągliwe. Jeśli chodzi o pakowanie się, jest naprawdę stabilnie. W sensie, muszę zapakować jeszcze komputer i muszę zapakować takie rzeczy, których jeszcze dzisiaj użyję. Jakaś tam, czy tam pielęgnacja, bla bla bla. Jest bardzo spoko, bo w sumie wszystkie takie rzeczy, które jeszcze będę pakować mniejsze, to mam całą wolną małą walizkę, bo ja i tak i dużo mi małą walizkę ze sobą po prostu biorę, żeby mieć tam na miejscu. W związku z czym jej i tak mam, po prostu wykorzystam je. Więc muszę wziąć to i muszę cały komputer jeszcze spakować. To jest chyba najgorsze, bo do komputera jest bardzo dużo kabli i tak dalej, i całego sprzętu. Tu mam właśnie karton specjalnie na rzeczy do komputera. Tu są dwie przedziałki, które miałam tutaj, ale też biorę je do Gdańska na bieliznę po prostu. Tu są zimowe rzeczy i do biegania na zimę. Walizka jest właśnie cała zapakowana już. Ona jest zapakowana butami i rzeczami do biegania. No i właśnie są te dwa kartony. Tu mam jeszcze torbę sportową, którą też po prostu biorę. Tą pościel jeszcze muszę gdzieś włożyć. No i tu jest ta mała walizeczka, która będzie zapakowana. Swoją drogą ten look przeprowadzkowy nie jest w ogóle przypadkowy. Ponieważ ja na to jeszcze sprawdzałam, jaka jest temperatura, to ma być chyba 16 stopni w maksie w Gdańsku. Na to jeszcze biorę właśnie taki bluzo-sweterek, ale generalnie tu nie jest nic przypadkowego, ponieważ te spodnie po prostu są wygodne, rozciągliwe, więc to będzie wygodne do noszenia i do podróży, i później do noszenia kartonów, i mogę w nich też wyjść. Bluzka, żeby móc się rozebrać, jak będę rzeczy nosić, bo to będzie wysiłek. No a jak będę wychodzić, to zobacz sobie ten bluzo-sweterek,
Wszystko jest tutaj, słuchajcie, przemyślane. Tu nie ma miejsca na przypadki, czysta organizacja. Troszkę na nostalgię, co mogę powiedzieć. Chyba za każdym razem będzie mi troszkę smutno. Zapakowane, bagażnik też. To, no super, że się wyostrza, to auto mojej mamy. Ono też zapakowane. Ja właśnie wyjeżdżam po swojego znajomego, zabieram go i lecimy, a później dojeżdża do nas moja mama, no bo moje auto nie jest takie szybkie jak jej, więc ja muszę wyjechać wcześniej. Także lecimy kierunek Gdańsk. No i proszę Państwa, jestem. Jeszcze o. O. I zakupy. Jestem przeprowadzona. Trochę taki throwback do zeszłego roku, jak byłam w podobnym miejscu. W zeszłym roku było zimniej o tej porze już. Ale wracamy na stare progi. Jestem w tym samym mieszkaniu. Wszystko wniesione. Ogromnie się cieszę, że miałam pomoc i mojej mamy i właśnie mojego znajomego, bo bez tego to ja nie wiem, jakby to wyglądało. Muszę teraz wszystko rozpakować, poukładać. Z tego trochę nie ukrywam, że potwornie mi się nie chce. I w pierwszej kolejności chyba po prostu poleci komputer i włączę sobie tam czy muzykę, czy jakiś serial, żeby już coś grało w tle, żeby móc to ogarniać. Jutro zaliczę też pierwsze bieganie. Z protipów przeprowadzkowych. To chyba największy protip, żeby ubrania pakować w worki na śmieci. Naprawdę to jest fantastyczne. To jest po prostu przewygodne, poręczne, zajmuje mi miejsca i rolować ubrania. Jakby ja sobie myślałam, no ja roluję ubrania do walizki, ale tutaj po prostu powrzucam je do worka. Rolowanie sprawia, że one zajmują mi miejsca, więc naturalnie będą zajmować też mi miejsca w worku. I będzie tych worków mniej. I w sumie moje wszystkie ubrania, no poza sportowymi, ale sportowe to jest inna bajka, moje wszystkie ubrania zmieściły się w te dwa worki. Dobra, nie wszystkie, bo letnich rzeczy już wzięłam bardzo malutko, wzięłam kilka, gdyby były jakieś cieplejsze dni. Mam więcej tam zimowych, ale wszystkie, wiecie, jakieś tam swetry, bluzy i tak dalej pomieściły mi się w tych workach, więc bardzo dobrze. Aha, w ogóle uwielbiam swoją współlokatorkę, mam naprawdę fantastyczną współlokatorkę, wiecie, wchodzę do pokoju. No to jest tak przeurocze, po prostu, naprawdę. A najlepsze jest to, że no totalnie jakby to tak przypadkowo wyszło, że my razem mieszkamy, a jest fantastycznie. Jestem tak za to wdzięczna i każdemu życzę takich współlokatorów, naprawdę. Nie mam czym rozciąć kartonu. Mamy to, proszę Państwa. Ostatnim razem przeprowadzałam kabel za biurkiem i biurko odsuwał mi tata. Ha, ja mam to w biurku, nie pamiętam. Ha! Wiecie co? Obiecywałam sobie w zeszłym roku, że kiedyś te kable ogarnę i w tym sobie też to obiecuję. Dobra, zasadzie, póki w tej kuchni panuje względny porządek. Hol zakupowy. Zapomniałam, że muszę wypakować zakupy. Była promocja na porcję kurczaka rodzinną. I mam też ręczniki, bo oczywiście wzięłam wszystko, ale czego zapomniałam? Ręczników. I słuchajcie, ja nie chcę was alkoholizować, ale to jest wino bezalkoholowe. Jest z Lidla, jest fantastyczne, naprawdę. Przyda się jakiś kubek. W tym nawet chyba piłam kiedyś wino z moim znajomym. Jak jeszcze pijałam alkohol. Wypakowałam już wszystko, co w kuchni. Wypakowałam generalnie pokój, ubrania. Jedyna rzecz, która pozostała mi do ogarnięcia. Fakt, że muszę wynieść kartony. Ale tutaj mam kosmetyczkę i taką szkatułkę. To wymaga ogarnięcia jeszcze. Ale robię sobie przerwę. Jeszcze tutaj rzeczy przy biurku jakoś chcę poukładać, bo mam tutaj jakieś tam biurowe, chcę sobie to poporządkować. Ale mała przerwa. Ale jest już tak, jak było. Jakbym się stąd nie wyprowadziła. Mam zupełnie inne emocje i uczucia, niż jak wyprowadzałam się za pierwszym razem. I za ostatnim. Za pierwszym razem muszę przyznać, że to była dosyć spora mieszanka emocji. Pamiętam wieczór, jak wprowadziłam się do akademika, zostałam tam sama, poszłam na pierwsze zakupy. Bardzo przytłoczyło mnie to na zakupach, wiecie,
kupowałam tam wszystko od zera. Więc musiałam kupić jakąś sól, cukier i tak dalej. I jakby okej, ja robiłam takie zakupy do domu, ale wiecie, w domu to zawsze było, bo w domu już się mieszka, więc takie podstawowe rzeczy są. A nagle w akademiku wszystkie te podstawy potrzebowałam sobie kupić. I będąc w tym sklepie, jeszcze wiecie, obcy dla mnie sklep, więc nie wiedziałam, gdzie wszystko jest, więc tak chodziłam taka zagubiona z tą listą w telefonie. Później okazało się, że połowę rzeczy nie kupiłam. I wtedy mnie uderzyło to, że to się stało już. I pamiętam pierwszy wieczór, jak byłam w akademiku, to się rozbeczałam totalnie. Ale na pewno pamiętajcie, że przeprowadzając się, zmieniając otoczenie, to takie emocje są okej, to jest normalne, to jest zmiana w życiu. I nawet jeśli wiecie, że gdzieś tam wrócicie na wakacje, no to przez najbliższy rok będziecie mieszkać gdzieś indziej sami. Więc no co jak co, ale no jest to zmiana i te emocje są okej, to trzeba przeżyć po prostu i będzie lepiej z czasem. Drugi taki czas emocjonalny był, jak wprowadzałam się z chłopakiem, bo to wiecie, to już było, wprowadzaliśmy się do mieszkania, przeprowadzałam się z akademika do mieszkania i zabierałam te wszystkie rzeczy i też mi się zrobiło tak przykro. Zamykałam, pamiętam, drzwi za moimi rodzicami, oni schodzili po klatce, ja zamknęłam drzwi od mieszkania i miałam takie, oh well, jakby żegnam ich ze swojego mieszkania, to też były inne zupełnie emocje. Byłam szczęśliwa, bo wiecie, wprowadzam się z chłopakiem, tym się ekscytowałam, ale mimo wszystko czułam taką nostalgię, że oni wychodzą i to było też takie dosyć specyficzne. I za trzecim razem, jak wprowadzałam się właśnie tutaj z moją współlokatorką, to było też nowe, bo byłam singielką, wprowadzałam się z osobą, której nie znam. Najlepsze jest to, że ja tego mieszkania nie widziałam w ogóle, jak my w zeszłym roku je szukałyśmy. To moja współlokatorka, ja nie mogłam przyjechać, więc ona je oglądała beze mnie i mi wysyłała tylko filmy. I podpisałam tą umowę na odległość i się tutaj wprowadziłam i przyjechałam. Akurat byłam sama, później dopiero ona dojechała i wiecie, to też było nowe doświadczenie, wprowadzanie się z kimś obcym do mieszkania. Niby jakby będziemy tylko we dwójkę, mamy swoje pokoje, ale jednak to jest coś innego. No ale suma summarum, było bardzo dobrze i nam się super mieszkało przez ten rok razem z tym, żebyśmy. To też jest ciekawe doświadczenie, bo wiecie, jest różnica pomiędzy mieszkaniem z chłopakiem, a mieszkaniem ze współlokatorką. Jednak ja bardzo mocno mieszkając z chłopakiem, zżyliśmy się w taki jeden organizm i wiecie, i częściej gotowaliśmy sobie razem, czy po prostu gotowałam porcje większe i jedliśmy razem. Tam, tutaj mamy swoje osobne pokoje, każda ma swoją przestrzeń, a tak mieliśmy jeden wspólny pokój taki, w którym większość czasu spędzaliśmy, i sypialnię. I niby to były dwa osobne pokoje, ale jednak każda przestrzeń była dzielona. Nie było tak, że mieliśmy swój kąt, swoje cztery ściany osobno, co myślę tak z perspektywy czasu akurat jest dosyć istotne, żeby mieć cztery ściany, co i tak fakt, mieliśmy tam sypialnię, więc jeśli ktoś potrzebował się zamknąć, to wychodził do sypialni. Więc to jest akurat bardzo spoko i wydaje mi się, że jest to bardzo istotne, jeśli chodzi o mieszkanie z partnerem. Ale myślę, że taką podstawą jest komunikacja. Jeśli wprowadzać się z kimś, to ustalenie już na początku z góry jakichś zasad, czy oczekiwań, nakreślenie czegoś na przykład, co Wam przeszkadza. My tutaj mamy coś takiego, że jeśli na przykład ktoś przychodzi do którejś z nas na noc, to i tak zawsze pada pytanie, czy to jest okej, albo w ogóle jak ktoś przychodzi. Mimo, że wiecie, mamy te osobne pokoje, więc znajomych zapraszamy do siebie do pokoju, ale mimo wszystko pada to pytanie, co jest bardzo fajne, bo po prostu to jest szanowanie tego, mamy jednak jakieś wspólne przestrzenie, będzie jakaś inna osoba w tym mieszkaniu i to jest po prostu fajny taki szacunek. Więc myślę, że podstawą jest po prostu na początku przedyskutowanie i to zarówno w mieszkaniu, jak i w akademiku, gdzieś nakreślenie jakichś zasad z góry. Na pewno z moich rad takich doświadczeń, jeśli chodzi o przeprowadzki, to rozmawiajcie też z ludźmi. Wiele osób też będzie to przeżywać, też się przeprowadziło i będzie podzielać Wasze emocje. Rozmawiajcie z bliskimi oczywiście. I nie uważam, żeby to było cokolwiek złego, że już tego samego wieczoru na przykład tęsknicie. Więc no to po prostu mija. Zaczynacie żyć tutaj swoim życiem, korzystać z tego i wiecie, przyzwyczajacie się po prostu do takiego funkcjonowania. I ja bym też powiedziała, że żeby testować i odkrywać. W sensie mnie na przykład pół roku mieszkania w akademiku sporo nauczyło. Przeżyłam to, było to ciekawe doświadczenie. Więc myślę, że też nie ma co patrzeć negatywnie na pewne formy mieszkania. Mam znajomych, którzy mieszkali w takich wynajmowanych pokojach, gdzie wiecie, macie mieszkanie, na przykład 5 pokoi i w 5 pokojach mieszka każdy z innej paki i mają też bardzo fajne doświadczenia. I wiadomo, w każdej sytuacji znajdą się dobre i złe doświadczenia, bo wszędzie mogą być minusy. Wszystko zależy też, na jakich ludzi trafisz.
ale też nie uważam, żeby na przykład czymś złym było mieszkanie w akademiku, bo u mnie w głowie bardzo było takie, bardzo przez to, co oglądałam w internecie, to myślałam sobie, jak można do akademika w ogóle iść, że powinnam do mieszkania i śmiesznie się to mówi, będąc w mieszkaniu. Z perspektywy czasu no, lepiej mi się żyje w mieszkaniu, to fakt, ale też miałam dosyć specyficzną sytuację w akademiku. Ale cieszę się, że poszłam i że byłam tam te nawet pół roku. Myślę, że zostałabym tam cały rok, gdyby nie fakt tej wyprowadzki z chłopakiem, co też mnie dużo nauczyło. Więc myślę, że być otwartym na doświadczenia i doświadczanie jest istotne. Ach, ale się filozoficznie zrobiło. Dobra, chyba jestem gotowa psychicznie, żeby rozpakować ostatnią część rzeczy.